Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił Go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, aby nikomu nic nie mówić, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, kiedy dwóch niewidomych szło za Jezusem, wołając: ulituj się nad nami, Jezus zadał im pytanie, gdy weszli za Nim do domu: czy wy wierzycie, że ja mogę to uczynić? Kiedy odpowiedzieli: tak, wierzymy, dotknął ich i rzekł: według wiary waszej niech wam się stanie. A zatem Jezus może uzdrowić. Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii pada na kolana i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jezus wyciąga rękę, dotyka i mówi: chcę, bądź uzdrowiony. A zatem nie tylko może, ale chce. Jezus jest prawdziwym Bogiem. Kiedyś powiedział: Syn nie mógłby sam od siebie czynić nic, gdyby nie widział Ojca czyniącego. To, co czyni Ojciec, to samo czyni Syn. A zatem, widząc Jezusa uzdrawiającego, widzimy Ojca, który uzdrawia. To Ojciec pragnie naszego uzdrowienia. To On mówi w Starym Testamencie: ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Bóg chce być naszym osobistym lekarzem. Chce, byśmy Mu zaufali w każdej sytuacji, nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale kiedy jest źle. Abyśmy na Niego liczyli i abyśmy wierząc, czyli ufając, spodziewali się dobra. Bartymeusz, siedzący przy drodze wiodącej do Jerycha, kiedy dowiedział się, że Jezus przychodzi obok niego, wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus kazał go zawołać, a ci, którzy poszli mu to oznajmić, mówią, parafrazując te słowa: jesteś dzisiaj szczęściarzem. Jesteś szczęściarzem, bo woła Ciebie, wstań, woła Ciebie. Każde rekolekcje dla nas to wołanie Boga. I o każdym z nas można powiedzieć: jesteś szczęściarzem. Masz dzisiaj szczęście, bo Bóg zawołał Ciebie, właśnie Ciebie. Nie kogo innego, ale Ciebie. Może jesteś jedynym z rodziny, z domu, którego Pan na te rekolekcje przywołał. Jesteś szczęściarzem i Twoja rodzina ma szczęście, bo jeden z jej członków jest przywołany przez Pana. I ze względu na Twoją wiarę Bóg uczyni wszystko. Wystarczy Twoja wiara. Nieważne, czy Twoi bliscy wierzą, czy nie.
Ważne, że Ty wierzysz. Przypomnij sobie sytuację, kiedy to paralityka przyniosło czterech przyjaciół i spuścili go tuż przed Jezusa. A Jezus, widząc ich wiarę, nie wiarę paralityka, ale tych, którzy przynieśli paralityka, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Ten człowiek się nawet nie spowiadał, może nawet nie prosił o przebaczenie grzechów, a zostają mu grzechy odpuszczone ze względu na wiarę tych, którzy go przynieśli, a później otrzymuje uzdrowienie ze względu na twoją wiarę. Nie tylko może dokonać się uzdrowienie, ale twoi bliscy mogą otrzymać łaskę przebaczenia grzechu, łaskę nawrócenia, łaskę sakramentu pokuty ze względu na twoją wiarę. A zatem to ty musisz coś zrobić. Nie twój wspomożonek czy twoje dziecko, ale ty. Bo ciebie Pan przywołał tutaj. Ciebie obdarzył zaufaniem. On tobie ufa, że pozwolisz mu przez siebie dotknąć swojego wspomożonka i twoje dziecko. Ale zanim Bóg dotknie ich, dotyka najpierw ciebie, bo łaska przejdzie przez ciebie. Uzdrowienie przyjdzie przez ciebie, przez twoją wiarę. A więc musisz odnowić swoją wiarę, czyli zaufanie do Boga, swoją miłość do Niego. Bo wiara, zaufanie wymaga relacji. A relacja, aby była prawdziwa, autentyczna, musi być oparta na miłości i na szacunku. Tego nie da się zrobić podczas jednego spotkania. Trzeba wydeptywać ścieżki każdego dnia do serca przyjaciela, aby nawiązywać relacje, aby w końcu sobie powiedzieć: jesteśmy przyjaciółmi. Chodzi o to, aby między moją twarzą a twarzą Boga nie było żadnego bożka, aby nic nam nie przeszkadzało w patrzeniu sobie w oczy i ufać. Jeśli spojrzysz w oczy Bogu i zobaczysz Jego oczy, to możesz być pewny, że to jest przyjaźń i jest relacja. I wtedy wszystko staje się możliwe. A jeśli nie dostrzegasz wzroku Boga, jeśli patrząc nie widzisz Jego wzroku, to znaczy jeszcze nie ma przyjaźni. Jeszcze trzeba przez jakiś czas wydeptywać ścieżki, zanim zrodzi się relacja. W oczach Boga zobaczysz miłość, zobaczysz troskę, zobaczysz taką pewność, że wszystko jest załatwione, że wszystko się już dokonało. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, powiedział: wykonało się. Znaczy mówiąc, wszystko jest spłacone. Jezus mówi do każdego z nas: twój dług jest spłacony. Wszystko zrobiłem dla ciebie. Ty już nic nie musisz robić. Przyjmij dar mojego zbawienia, uwolnienia czy uzdrowienia. Jeżeli mamy taką świadomość, jeśli sobie to uświadamiamy, czytając też Słowo Boga, bo musimy czytać Słowo, aby wzmacniać wiarę, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Aby mieć pewność, aby znać Boże obietnice, bo wiara dotyczy obietnic. Wiara wskazuje na obietnice. I wtedy, kiedy znam te obietnice, nabieram też pewności, że tak jest. Ktoś coś mi obiecał. Tym kimś jest sam Bóg. Obiecał mi uzdrowienie. Obiecał mi uwolnienie. Obiecał mi, że mi będzie błogosławił. Muszę trzymać się tych obietnic. Diabeł będzie mówił: to nieprawda, bo masz chorobę, bo masz taki nauk, bo ci się nie wiedzie. Dlatego musisz mu się sprzeciwiać, ale nie własnymi słowami, ale Słowem Bożym, wiedząc, jakie są obietnice, aby nie zasiać w sobie w smutku czy lęku, bo to sprzeciwia się wierze. Bo wiara wyraża się przez radość, przez wdzięczność. Mając obietnicę,
I będąc pewnym tego, co Bóg obiecał, żadne przeciwne słowa, szczególnie ze strony złego ducha, nie pozbawił mnie tej radości, jaką mam w Chrystusie Jezusie. Święty Paweł pisze w liście do Koryntian, przypomnijmy jeszcze sobie te słowa, ile obietnic Bożych, wszystkie są na tak w Jezusie Chrystusie. Dla mnie, dla Ciebie, wszystkie są na tak. Nie ma ani jednej obietnicy, która byłaby na nie. Nie ma takiej obietnicy, która dla innych byłaby na tak, a dla Ciebie na nie. Nie ma, wszystkie są na tak. Jeśli znasz te obietnice, trzymaj się ich i bądź wdzięczny Bogu. A On zadziała. Psalmista mówi, zaufaj Panu, powierz Mu swą drogę, a On sam będzie działał. Zaufaj Mu, powierz Mu swoją drogę, a On sam będzie działał. I aby w tym wytrwać, uwielbienie jest ogromnie ważne. Nie tylko by utrzymać uzdrowienie, ale by wytrwać do momentu, kiedy będę doświadczał uzdrowienia. W jednym z objawień prywatnych Duch Święty mówi, że cierpliwość jest ważniejsza od modlitwy. Że to cierpliwość wskazuje na wiarę. Jeżeli człowiek cierpliwie czeka, to znaczy, że ufa, jeśli nie ma cierpliwości. Jeśli się niecierpliwi, to znaczy, że nie ufa. Cierpliwość jest ważniejsza od modlitwy. I ktoś pokusił się, aby pokazać, na czym polega skuteczność modlitwy. W jaki sposób sprawdzić, że moja modlitwa jest skuteczna? Chociaż to nie modlitwa jest skuteczna, bo Pan Bóg, ja bym modlitwę nazwał taką przestrzenią, w którą wchodzimy i odkrywamy Boga. Modlitwa nas podprowadza do Boga. Ale trzymając się tych słów, jaka modlitwa jest skuteczna? I ktoś bardzo trafnie stwierdził, że modlitwa jest skuteczna nie wtedy, kiedy wypowiadasz takie czy inne słowa, ale kiedy masz czyste serce, wiarę i cierpliwość. Czyste serce, wiarę, czyli zaufanie i cierpliwość. Wtedy każda modlitwa, która wychodzi z Twoich ust, jest skuteczna. Niezależnie od słów, każda staje się skuteczna, bo masz wiarę, czyste serce i cierpliwość. I może warto, ufając Panu, cierpliwie oczekując na doświadczenie uzdrowienia czy uwolnienia, wielbić Go. Uwielbienie zagłusza złego ducha. Nie pozwala złemu duchowi wmówić nam, że nie zostaliśmy uzdrowieni, że Bóg nas nie dotknął. Nie pozwala złemu duchowi się nawet zbliżyć do nas. Jeśli uczynimy uwielbienie naszym życiem, to zło nie zbliży się do naszego życia. I uwielbienie nie polega tylko na śpiewaniu pieśni wielbiących. Oczywiście te pieśni wielbiące czy piosenki religijne nam w tym pomagają, ale to nie oznacza, że my naprawdę wielbimy Boga. Uwielbienie jest wtedy prawdziwe, kiedy nie tylko z Twoich ust wychodzi pieśń uwielbienia, ale kiedy Twoje uwielbienie porusza Twoje ciało i Twoje życie. Przenika całe Twoje życie. Kiedy wielbimy ustami, to jest jakaś część uwielbienia. Kiedy zaczynamy się ruszać, tańczyć i skakać, to druga cząstka, która zwiększa wiarygodność naszego wielbienia. Ale ta trzecia wydaje się najważniejsza, życie. Czy w życiu, czyli w różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, poza takim uwielbieniem słownym, kiedy się ruszamy i śpiewamy, czy my też oddajemy Bogu chwałę? Czy Go wielbimy? Święty Ireneusz powiedział, że chwałą Boga jest żyjący człowiek.
Czyli kiedy w Twoim ciele objawia się życie, Bóg jest uwielbiony. Jeżeli masz trudną sytuację i się martwisz, już nie wielbisz Boga. Ale jeśli się radujesz i uwielbiasz Boga, to znaczy, że żyjesz. To znaczy, że jesteś chwałą Boga. To znaczy, że Twoje uwielbienie, które wypowiadasz czy wyśpiewujesz, jest autentyczne, jest prawdziwe i jest skuteczne. Dlatego jeśli chcemy, aby nasze uwielbienie rzeczywiście chroniło nas przed złem i pomogło nam dotrwać do momentu doświadczenia uzdrowienia, to musimy również w domu cieszyć się, radować, nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale również kiedy nas spotka przykrość, znajdziemy się w trudnej sytuacji, będziemy świadkami jakiegoś zła, które się dzieje. Jeżeli wtedy pozostajemy w tej przestrzeni uwielbienia, to znaczy, że zło nie ma do nas dostępu i łatwiej nam będzie doświadczyć tego, o co wcześniej Pana prosiliśmy. I to jest najważniejsze w utrzymaniu uzdrowienia, czy też w oczekiwaniu na doświadczenie uzdrowienia. Najwięcej właśnie uzdrowień dokonuje się, kiedy człowiek oddaje Bogu chwałę, czyli właśnie kiedy Go wielbimy. Dlatego polecam Wam, jeśli będzie Wam ciężko włączyć sobie jakąś pieśń wielbiącą, jakąś piosenkę religijną, gdzie się wielbi Boga i włączyć się, i zatańczyć, i poskakać. Jeśli macie trudną sytuację w relacji ze współmałżonkiem, z dzieckiem, uczynić to samo. Zanim oni wejdą do pokoju, do kuchni, z pracy, ze szkoły, wiecie, że jest napięta sytuacja, włączyć sobie i uwielbiać Boga, cieszyć się, radować. Zobaczycie, że wiara bardzo szybko wzrośnie. I nawet kiedy oni wyleją na was kubek zimnej wody czy wiadro zimnej wody, to jeśli wasza wiara podskoczy do 100 stopni i po tym zimnym kuble wody spadnie do 50 stopni, to i tak będzie wiara, będzie radość, będzie wdzięczność. Poza tym miejsce, gdzie oddajecie Bogu chwałę, wypełnia się obecnością Boga, mocą Boga. Można skorzystać z rekolekcji, gdzie jest mowa na temat uwielbienia, posłuchać, czy coś poczytać, jakieś książki na ten temat, żeby rozpalić wiarę uwielbieniem i cierpliwie czekać na doświadczenie uzdrowienia. Jeśli macie jakiś problem w relacjach ze współmałżonkiem, z dzieckiem, zamiast narzekać, martwić się, użalać, oddawać Bogu chwałę, to zmieni wasze serce najpierw, a dopiero później poprzez wasze serce Bóg będzie dotykał serc waszych bliskich. I druga taka czynność, rzecz ważna, by utrzymać uzdrowienie, by nie zachorować, to nie tylko chodzi o duszę, ale też o ciało. Trzeba po prostu zadbać o duszę, a więc unikać tego wszystkiego, co może doprowadzić nas do zła, co może zasiać w naszej duszy złe myśli. Nie słuchać złych rozmów, nie słuchać plotek, narzekania, nie słuchać osób, które się martwią i wyrażają to poprzez słowa, bo jeżeli jesteśmy podatni na te słowa, to bardzo szybko to martwienie się, ten lęk przejdzie na nas. Zanim się nie wzmocnimy, nie możemy słuchać, nie możemy narzekać, nie możemy przebywać w obecności osób, które narzekają, które wciąż są niezadowoleni, którzy nie potrafią się cieszyć. A jeśli już znajdziemy się w takiej sytuacji, bo sytuacje są różne, to po wyjściu od razu trzeba sobie włączyć jakąś pieśń uwielbienia, jakąś dobrą konferencję i podnieść temperaturę swojego serca, by wiara wzrosła, by to, co usłyszałem, nie przytłaczało mnie. Jeśli usłyszycie jakąś złą wieść, że przydarzyło się komuś z waszych bliskich jakieś nieszczęście, czy wam, od razu trzeba podnieść temperaturę serca, temperaturę wiary, puścić sobie pieśń uwielbienia,
jakąś dobrą konferencję, żeby się napełnić, żeby rozpalić wiarę. Zobaczycie, że to bardzo pomaga. Jeśli będziecie modlić się za osobę chorą w domu, o uwolnienie z pomorzonka czy dziecka, czy będziecie przekazywać tę modlitwę, jaka zostanie nałożona, nie zakładajcie, że macie odpowiednią wiarę. Najpierw pomódlcie się, uwielbiajcie Pana. Można sobie włączyć, można zaśpiewać samemu, jeśli ktoś śpiewa, ale jak sobie włączy jakiś zespół religijny, to o wiele łatwiej mu będzie wejść w tę atmosferę uwielbienia. Przeczytać jakiś fragment z Pisma Świętego mówiący o uzdrowieniu i wtedy dopiero przekazać, bo wzmacnia się wiarę. Wiara raz jest silniejsza, raz słabsza. Możecie nawet wejść do domu, gdzie nie będzie się mówić źle, ale gdzie dokonało się zło. I wy wejdziecie i w tym momencie wiara jest atakowana przez złe duchy. Tego nie czuć, fizycznie się nie poczuje. Ale po wyjściu albo w tym domu poczujecie się gorzej, albo jakiś smutek was ogarnie, albo przypomniecie sobie jakąś sytuację, która będzie miała negatywny wpływ na was. Dlatego zawsze, zawsze w spotkaniu z drugim człowiekiem, w spotkaniu ze wspomożonkiem czy z dzieckiem, jeśli nie chcemy, by nasza wiara znikła, trzeba ją wzmocnić, trzeba ją na nowo rozpalić. Możemy to rozpalać właśnie przez modlitwę, uwielbienie, lekturę Pisma Świętego, jakąś konferencję. Bardzo to pomaga. Zobaczycie, że to działa. Jeśli będziecie za kimś się wstawiać, prosić w jakiejś intencji, zanim to uczynicie, rozpalcie wiarę i dopiero wtedy poproście. Efekt będzie zdumiewający. I druga rzecz to właśnie trzeba zadbać o swoje zdrowie. Więc trzeba zrezygnować ze złych nawyków. Więc mniej jeść, więcej się ruszać. Pić dużo wody i spożywać takie pokarmy, które nie są przetworzone przez człowieka. Jak najmniej spożywać rzeczy, których przetworzył człowiek, bo człowiek po prostu niszczy. Dlatego wczoraj wam powiedziałem o tym pyłku pszczeli. Pszczoły jeszcze nie są skażone, bo jeszcze są. Jak już będą, coś będzie skażone, to padną nam pszczoły. Ale dopóki są, to jeszcze czy miódnie, czy te wszystkie wyroby, pszczele, to są zdrowe rzeczy i możemy bardzo wzmocnić swój organizm. Warto sobie poczytać w internecie właśnie na temat właśnie, czy to pyłku, na temat pyłku pszczelego, czy pierzgi, bardzo, bardzo korzystnie wpływa na zdrowie. To jest dostępne, nie? Czy moringa. Czasem te rzeczy mogą na przykład kogoś nie stać, na przykład, bo jak tak byś chciał regularnie co miesiąc spożywać, to jest ciężko. Czy moringę, czy nawet ten pyłek. Ale może na przykład też takim dobrym warzywem, które ma bardzo dużo witamin, jest jarmuż. To może sobie posadzić w ogródku, w doniczce. Ma bardzo dużo witamin. Jeśli ktoś ma anemię, spożywając codziennie na przykład jeden czy dwa liście jarmużu, może w ciągu 2 tygodni pozbyć się anemii. Można kisić na przykład barszcz kiszony, ma bardzo dużo witamin. I w taki sposób się po prostu wzmacniać. Uodparnia. Jeśli to jest regularne, zobaczycie bardzo dobre rezultaty, które będą doprowadzać do powrotu do zdrowia. Można właśnie poprzez zmianę nawyków naprawdę wrócić do zdrowia.